Witam Państwa, Radosław Niziołek, gość sportowy, a dzisiejszym moim Państwa gościem jest Maciej Nowaliński, trener i zawodnik AUKS PWSZ Tref Zamość. Witam Ciebie, Maćku. Witam Państwa, witam Radku. A dzisiaj w programie tenis stołowy. Maćku, czy trudno pogodzić rolę trenera i zawodnika? Na pewno trudno pogodzić tą rolę, ponieważ jestem zawodnikiem grającym w lidze i naprawdę ciężko poświęcić komuś czas i jednocześnie grać na dobrym poziomie i zdobywać punkty w lidze. A że jestem teraz trenerem, to jest sytuacja skomplikowana dosyć, która wynikła w naszym klubie. Trener Wiszowaty musiał odejść do Lublina i przejąłem jego rolę. Ciężko być trenerem, ciężko się dogadywać ze swoimi kolegami, z którymi grasz. Właśnie to jest problem, ponieważ byliśmy i jesteśmy cały czas kolegami, ale czasami trzeba być w roli trenera i jakoś inaczej po prostu z nimi rozmawiać i inaczej się zachowywać. Myślę, że takie doświadczenie trenerskie to Ci się przyda w przyszłości, bo będziesz pewnie wiązał tą przyszłość swoją z trenerką. No na pewno tak, bo w tenisie stołowym chciałbym zostać to przez długie lata. Jak skończę karierę zawodniczą, chciałbym zostać trenerem. Jak wygląda Wasza sytuacja w tabeli po szóstej kolejce? W tym momencie jesteśmy na trzecim miejscu, ale mamy dwa zaległe mecze do rozegrania i zostało nam ogólnie cztery spotkania do końca rundy zasadniczej i mamy wielką szansę na awans, ponieważ gramy z mniej słabszymi drużynami. Możesz powiedzieć, jakie to drużyny są? Tak. W sobotę będziemy grać z ZKS Zieloną Górą. Oni mają ostatnie miejsce w tabeli. Na drugi dzień gramy z Kostrzynem. To będzie jeden z trudniejszych meczy do końca właśnie tej rundy. I tydzień później gramy z Bielsko-Białą i w niedzielę z Odrą, która zajmuje aktualnie drugie miejsce. I sytuacja wygląda tak, że jeżeli wygramy te trzy mecze przed Odrą, to zajmujemy aktualnie pierwsze miejsce i bez względu na wynik ostatniego meczu na pewno będziemy mieli to pierwsze miejsce i będziemy grać w barażach o Superligę z drugą drużyną z grupy północnej. Znacie już te drużyny? Czy znasz tą drużynę, z którą będziecie grali o baraż? Tak, to jest Lęborg. Pierwsze miejsce ma Działdowo. I z Lęborkiem myślę, że mamy szansę pół na pół, ponieważ my mamy skład praktycznie wyrównany, czterej zawodnicy, którzy prezentują podobny poziom, a tam jest też junior, który gra dobrze, ale myślę, że w barażach może już sobie aż tak dobrze nie poradzić. Którzy zawodnicy Twoim zdaniem wyróżniali się w Twojej drużynie? No na pewno na wyróżnienie zasługuje Marcin Woskowicz, który w pierwszej rundzie nie grał w ogóle w pierwszej lidze, tylko grał w drugiej. A że z składu odpadł Chińczyk, który grał w pierwszej rundzie na pierwszym stole, do składu wszedł Marcin Woskowicz i uważam, że to jest jego naprawdę udany debiut, ponieważ ma bodajże 7 wygranych i 3 przegrane tylko partie na drugim stole. Także uważam, że jak na pierwszy sezon w pierwszej lidze jest to bardzo dobry wynik. Wspomniałeś o zawodniku z Chin. Czy miał duży wpływ na drużynę? Czegoś się przy nim jakby nauczyliście, a zauważyliście jakieś rozwiązania, elementy, taktyki w grze w tenisa stołowego? No na pewno tak. Zrobił naprawdę mnóstwo punktów, tylko 2 partie przegrał. No i przez to mamy taką sytuację, a nie inną, czyli jesteśmy bliscy grania baraży o Superligę. A na pewno jednym z aspektów, które można u niego podpatrzeć, jest na pewno serwis. Ma naprawdę dobry serwis i mnóstwo punktów zdobywa, jeżeli gra na punkty. Także to troszkę podpatrzyliśmy u niego. Które mecze były takie bardzo ciężkie dla Was, które rozegraliście już?
Mecze ciężkie były z Lublinem. Pierwszy mecz wygraliśmy 7-3 i każdy zagrał na super poziomie. Niestety w rundzie rewanżowej przegraliśmy z nimi też 7-3, tylko że mamy 3 sety do przodu i wygrywamy 3 setami, jeżeli będziemy mieli tyle samo punktów po rundzie drugiej. No i też takim rywalem ciężkim była Odra oraz Frysztak, który zajmuje, Frysztak zajmuje 4 miejsce. I naprawdę z nimi grało się dosyć ciężko. Też graliśmy nierówno, nie tak jak z Lublinem. I przez to był remis po 5 w drugiej rundzie. W pierwszej rundzie wygraliśmy z nimi 6-4, też po ciężkiej walce. Maćku, w czerwcu szykuje Wam się bardzo ciekawy wyjazd do Turcji. Może widząc zdradzisz, gdzie jedziecie, co będziecie tam robili, startowali, w jakim turnieju? Wyjazd do Turcji zapewnił nam brązowy medal akademickich mistrzostw Polski w Brzegu Dolnym. I przez to uczelnia, dzięki też uczelni, panu kanclerzowi, możemy pojechać na ten turniej. A to są akademickie mistrzostwa Europy w tenisie stołowym. Pamiętam w zeszłym roku albo 2 lata temu był przedział wiekowy do 27 lat. Można, studenci mogli grać. W tym roku ma być zlikwidowany ten przedział wiekowy i myślę, że może być wielu znanych graczy z Europy i na pewno świetny poziom. Jak te rozgrywki wyglądają? Są drużynowe, indywidualne? Tak, są. Najpierw jest turniej drużynowy. Zaczynamy bodajże w środę i później jest turniej indywidualny oraz deblowy. Także są 3 konkurencje, w których będziemy startować. A do Turcji oprócz mojej osoby pojedzie Błażej Ferenc i Daniel Kisielewicz. Znacie informacje o drużynach, które będą tam startowały? Są jacyś faworyci? Jeszcze nic nie wiemy na ten temat. Wiem tylko, że jedzie z Polski Politechnika Rzeszowska, która gra w Superlidze i 2 lata temu zajęła w drużynie 3 miejsce i indywidualnie chłopaki pozajmowali też miejsca medalowe, także też to będzie może faworyt tych mistrzostw. W tym roku słabo Wam poszły te akademickie mistrzostwa. Ale dzięki temu, że w tamtym roku zdobyliście to do 3 miejsce, to możecie jechać, także takie duże szczęście. No tak, w tym roku trochę na mnie poszło. Przegraliśmy pechowo 3-2 z Gdańskiem, z Politechniką Gdańską. I tam Błażej Ferenc miał 2-0 w setach i piłkę meczową. Daniel Kisielewicz to samo, miał 2-1 w setach i piłkę meczową. Także przegraliśmy ten mecz 3-2. I przez to zaprzepaściliśmy szansę na medal w tych właśnie mistrzostwach. Twoje plany na przyszłość? Zostajesz w Zamościu, czy planujesz gdzieś wyjechać? No właśnie, jeszcze nie wiem, ale mam parę propozycji, o których na razie nie będę mówił. A jeśli będzie ten upragniony awans do Superligi w Zamościu, no to myślę, że duża szansa, że zostanę jeszcze w tym klubie na następny sezon. Twoim zdaniem w Zamościu tenis stołowy jest popularny? Myślę, że nie tak bardzo jak w innych miastach, bo jest na pewno piłka nożna Hetman. Są jeszcze parę dyscyplin, na które ludzie przychodzą, ale na pewno... Promujecie w Zamościu tą dyscyplinę? Tak, na pewno przez te 4 lata zrobiliśmy duży krok, żeby ta dyscyplina była bardziej popularna niż była, na pewno. I duże wsparcie Twojej uczelni, PWSZ, która Was wspiera, finansuje. Możecie wyjechać właśnie na taki turniej do Turcji. Tak jest. Uczelnia naprawdę dużo nam pomogła. Jest praktycznie sponsorem tytularnym naszego klubu. I w wielu sprawach, nie tylko finansowych i różnych, to na pewno nam pomaga w różnych sprawach. Maćku, życzę Tobie sukcesu w Turcji. Jak przyjedziecie, to pewnie się spotkamy w moim programie, porozmawiamy, poopowiadasz
widzom, jak tam w tej Turcji było. A Tobie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Też dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za dzisiejszy program. Do zobaczenia za tydzień.